Witam wszystkich i zapraszam na mecz w lidze polskiej ROM 2 Total War. Dzisiaj mecz i dwie bitwy z pierwszej ligi Romka polskiej. No i mamy tu Nikczemnik kontra Adi, Armenia kontra Epir, a potem w drugiej bitwie panowie się zamienili frakcjami i zobaczymy, jak to wyjdzie na odwrót. Dobrze, to zacznijmy od tej pierwszej bitwy. Mamy tu w armię Epiru 3 falangitów, 2 oddziały łuczników Storeos, 3 oddziały procarzy, 3 oddziały najemnych wojowników samnickich, sporo tesalskiej jazdy, 4 oddziały i 3 oddziały jazdy tereńskiej. No, bardzo ciekawa armia, podoba mi się. Armenia, oczywiście 2 oddziały jazdy kapadockiej, tu są konni szlachetnej krwi, a zaccy rycerze, o ile się nie mylę w generale, 2 oddziały łuczników konnych, 4 oddziały procarzy, czyli troszeczkę lepsi harcownicy niż Epir. To są chyba zwykli topornicy, to są topornicy zwykli i tu kartlisty toporniczy, czyli 6 oddziałów toporników, no, tych najemnych samnickich, to może się przydać. Oni mają duży pancerz, akurat topornicy mają przebicie pancerzy, powinni się dobrze spróbować z tą w walce z najemnymi wojownikami samnickimi, ale dobra, zobaczymy, jak się ta bitwa potoczy. Zobaczymy, czy Epir wykorzysta tutaj swoje lepsze położenie. Jest tu trochę na wzgórzu. Na razie Armenia obchodzi tutaj armię epirską z lewej strony. Zobaczymy, jak się tu panowie rozstawią. No i tu mamy na początku oczywiście starcie harcowników konnych. No nie wiem, to nie strzelałbym chyba. Szkoda strzał na nich, oni mają pancerz 95, więc nic im tu się raczej nie stanie od tych łuków konnych. Bardziej bym się skupił chyba na tej tereńskiej jeździe, bo ona w końcowej fazie bitwy może tutaj być dużym problemem. A ci, wydaje mi się, że ci procarze wschodni będą tutaj na końcu bitwy na wagę złota. Więc nie marnowałbym strzał na to, tylko po prostu kosił to, ile się da, zwłaszcza, że konni łucznicy mają przewagę zasięgu, więc myślę, że mogliby tutaj trochę tu kłopotu sprawić w tej tereńskiej jeździe. Na razie trochę Armenia tutaj śpi. Wcześniej ci konni łucznicy powinni być wycofywani, żeby cały czas utrzymywać odpowiednią odległość. Oj, teraz tutaj salwa. Mam na razie konni łucznicy w trudnej sytuacji. Straty jakiejś w tereńskiej? No, na razie żadnych. Ale może też amunicja też jest dosyć ważna. Ta tereńska jazda też może być potem na koniec bitwy może być też dużym problemem, na przykład dla generała. Ścigając go i brzucając cały czas szczepami, może mu naprawdę zrobić tutaj problem. Zobaczmy, co to są azadcy, tak, azadcy rycerze. Generale tak się prezentują. Na razie mamy walkę harcowników, więc możemy sobie tutaj jednostki troszkę pooglądać, jak wyglądają. No. Ratuje się troszeczkę tutaj, uciekając tymi konnymi. A co są w ogóle opancerzeni konni łucznicy, trochę mocniejsi. No to szkoda ich trochę tutaj było, żeby no, praktycznie niewiele zdziałali. Teraz troszeczkę procarzy się opędzają przed tymi harcownikami. Od tych harcowników, przepraszam. I przyspieszymy to na maksa, bo chłopaki widzę, że chcą wykorzystać na maksa swoje konne oddziały harcowników. Jeden zajął pozycję na jednym wzgórzu, drugi na drugim i siedzą. Zobaczymy, który ruszy się pierwszy.
No tutaj widzę, że wysyła Armenia swoich procarzy do walki i słusznie Serencką. Szkoda tych łuczników tutaj męczyć. Konnych łuczników. Oczywiście, o nich mi chodzi. No śmieszna sytuacja teraz. W sumie Epir mógł zająć pozycję tutaj troszeczkę tak pomiędzy tymi wzgórzami, żeby mieć troszeczkę lepszą pozycję, a uniemożliwić i cały czas szachować Armenię, tak żeby nie dać jej wejść na to wzgórze. No ale dobra, widzę, że panowie się dogadali i fajnie, obydwaj schodzą do tej dolinki tutaj. Przełęczy. No, się troszeczkę zapędził tymi procarzami. Armeńczyk. Nie pamiętam. Przepraszam, który z graczy gra teraz którą frakcją. Wydaje mi się, że Adi gra Epirem. Ale mogę być w błędzie. Zobaczymy sobie zaraz. Zresztą panowie się zamienią frakcjami, tak jak mówiłem, że zobaczymy, jak sobie będzie będą radzić i jakie sobie zrobią armię w kontrze. No, ale zobaczymy, kto wygra w tej bitwie. Która armia okaże się lepsza. No są ciekawe kompozycje. Tu mamy ciężką jazdę, tu z drugiej strony mamy aż 4 oddziały tesalskiej, która z potężną jazdą. Oczywiście nie jest to jazda ciężka, ale bardzo szybka jazda szturmowa, która naprawdę może zrobić dużo, zwłaszcza 4 oddziały w bitwie. No i tutaj złapani, opancerzeni łucznicy, ale skontrowani, jazda terencka skontrowana przez konnych szlachetnej krwi i no i jeden oddział utracony przez Epir. I z niewielkimi stratami w sumie. Paru ludzi w konnych szlachetnej krwi i paru tutaj łuczników konnych. No ten oddział to wcześniej był bity. Czy jest jeszcze gdzieś oddział tej jazdy terenckiej? Czy to już drugi oddział został? Nie, ten oddział wycofał Epir. I słusznie, na koniec bitwy na pewno będą bardzo przydatne te oddziały, nawet obite jazdy terenckiej. Jeżeli piechota Armenii się posypie, to ci procarze będą musieli zrobić robotę i wykończyć jednostki piechoty Epiru. Natomiast nie wiem, jak sobie Armenia poradzi z tą jazdą tesalską. No ci to wschodni włócznicy to jest mięcho armatnie, do niczego nieprzydatne. Mamy tu 2 oddziały kapadockie i jednych konny szlachetnej krwi. No dobra, jest czym zabić tą tesalską i azatcy rycerze, jest coś, co może się tu przeciwstawić tej jazda kapadocka. Najlepsza jazda do walki w zwarciu w Romku. Bardzo skuteczna. No i dobra, zobaczymy. Na razie podchody mamy. Nic tu się nie dzieje takiego. Jest typowa rozgrywka. I w sumie bitwy tak wyglądały tak w Antyku. Najpierw procarze mieli swoją robotę do zrobienia i dopiero potem, najczęściej oczywiście tak było, nie zawsze, ale dopiero potem wchodziły oddziały piechoty do walki. Jak już były osłabione przez ostrzał procarzy i łuczników. A teraz tutaj kartliscy są używani do walki z tą terencką. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chociaż ten ostrzał na nich wrażenia nie robi. To są najsłabsze oddziały procarzy. Ale i tak największa siła tutaj Epiru to jest ta jazda tesalska. No i już tutaj oddział kartlijskich. No jeszcze gdyby tutaj używał Armeńczyk tych toporników zwykłych, to rozumiem, ale tu troszeczkę zmarnowane potencjał tego oddziału i to na terencką jazdę, no to błąd, moim zdaniem błąd. Niepotrzebnie to oddziału ruszane, w ogóle wydaje mi się, że... dobra, mamy tu 4 oddziały kartlijskich, czy 3? Raz, 2, 3, chyba w drugiej linii jest jeszcze jeden. No tu jest.
No, kartlisy myślę, wydaje, że poradzą sobie z samnickimi, ale to wszystko zależy, jak tutaj się ustawią i co będą robić ci falangici. No i dobra, mamy teraz znowu wymianę harcowników. Już tutaj widzę, że Epir szykuje się do ataku. Tu sobie troszeczkę zwolnimy. Długa bitwa. Ale fajnie, że chłopaki grali nie na metocennie. Nienawidzę tej mapy po prostu. Kurde, jedna wielka zielona plama. A tak tutaj dużo ciekawiej to wygląda. Jeszcze z tym modem na dym, to po prostu przepięknie to tutaj się prezentuje. Można sobie porobić piękne ujęcia. No i mamy szarżę kapadockiej, ale troszeczkę tutaj zatrzymaną. Tesarska kontruje, równocześnie kontrują kartlisty. No bardzo fajnie tutaj chłopaki. Widzę, że jest ręka. Znaczy nie ręka, no mają ręka na pulsie i reagują tutaj szybko. Ruszają kartlisty do ataku na pikinierów. Nie wiem, czy tutaj Armenia się troszeczkę nie zapędziła. Powinny te oddziały, żeby wykorzystać swoje szczepy, to już powinny się wycofywać, jak ten oddział kartlijskich tutaj zostanie zniszczony. No tutaj dużo lepiej na lewej flance, chociaż walka jest wyrównana. Ale Tesarska na razie spokojnie czeka na swoją szansę. Jak te oddziały tutaj armeńskiej piechoty zaczną topnieć na piechocie Epiru, no to Tesarska wtedy na razie szachuje jazdę, widzę, armeńską i nie pozwala jej tutaj poszaleć. Zwróćmy sobie okiem tutaj na walkę kartlińskich z samnitami. Okej, jakiś przelocik sobie może zrobimy. Pikinierzy się trzymają. W tle walczą porocarze. No i dobra, zobaczmy sobie, co się dzieje tutaj z kawalerią na flankach. Tu Tesalska kontra konni łucznicy, są tu tereńskie oddziały jazdy. Konni szlachetnej krwi trochę tutaj obici. No i tu Tesalska się przedarła w tym miejscu przez oddziały piechoty i kartliski. Tobornicy tu się łamią. Tu zwróćcie uwagę, że dostają teraz. Chyba pobili ten jeden oddział pikinierów. Na to wygląda. Udało im się jakoś to ten oddział lekki piechoty z pikami pobić, ale tutaj generał pozamiatał. No ale teraz jest. Królewscy Pertaści są bardzo podatni na ostrzał. I to jak te trzy oddziały będzie tu stał w miejscu. Ja bym nawet nie atakował tym oddziałem imperskich hoplitów. Ja bym ich trzymał i tego generała po prostu ostrzeliwywał, ile się da, byłaby szansa na szybkiego zabicie. I tak bardzo często, no właśnie, Epir dostaje w tyłek, tracąc generała, jeżeli on jest w oddziale królewskich Pertastów. Ciężko ten oddział tak naprawdę utrzymać, ale jest zabójczy. Potrafi narąbać w tym momencie już 97 ludzi na natłuk. Ale jest teraz, zwróćcie uwagę tutaj, azatcy rycerze armeńscy dobierają się do dupy porocarzom Epiru. Piękna szarża i dwa oddziały złapane pięknie, także jeden i drugi zaraz. I tak naprawdę Epir w tym momencie stracił swoich harcowników. Ale czy jazda cesarska tutaj też walczy teraz na tyłach. Nie udało jej się do końca przedrzeć. Tu wschodni włócznicy ładnie zatrzymali szarże tesarskiej kawalerii, ale zwróćcie uwagę, jak tu stopniała też siła epirskiej piechoty. Tu co prawda są tureosi jeszcze, tu na tej flance ten oddział, który pikinier, który uciekł pewnie z walki, ale się wrócił. No i wygląda na to, że Epir teraz przegrywa i no właśnie to, ten oddział powinien już tych procarzy tutaj. No i jest tutaj oddział tesalskiej kawalerii. Co prawda 14 ludzi tylko. Tu wschodni włócznicy się uganiają za tym oddziałem, ale jest tutaj też jeszcze jeden oddział i ci procarze pewnie zostaną rozbici. Jest tutaj oddział tureosów, który ostrzeliwuje te oddziały toporników. Tu się
Samnici całkiem nieźle trzymają ale szarże kawalerii azjackich rycerzy tutaj tym Samnitom troszeczkę zrobiły kuku. No i teraz złapany oddział porocarzy, który już na pewno zostanie rozbity. No i bardzo wyrównana bitwa się okazuje, słuchajcie. No ale niestety Tesalska tutaj nie zdołała tych wszystkich oddziałów procarzy. Gdyby te oddziały zostały wybite, to myślę, że Armenia by przegrała tą bitwę, a w tym momencie, no nie wiem, chociaż tu się oddział łamie, ci azacy rycerze jeszcze mogą zrobić różnicę i za chwilę rozbiją ten oddział samnickich. Ci tureosi raczej nie będą problemem dla tych toporników. To jest jeszcze jeden oddział kartlijskich. Troszeczkę ich zostało. No a i wszystko teraz tak naprawdę się rozgrywa tutaj. Czy ta tesalska jazda będzie w stanie rozbić wszystkie tutaj oddziały procarzy armeńskich? To jest jeszcze 60 ludzi. Ten oddział zostanie rozbity zaraz, ale zwróćcie uwagę, że ci kurcze włócznicy robią robotę naprawdę, uganiając się i cały czas przeskadzają tej tesalskiej jeździe w robocie. No i tutaj centrum już zostało pozamiatane. Generał pięknie, tutaj jest 313 ludzi, a azatcy rycerze, to jest bardzo niedoceniany oddział. Droga jednostka nie jest jakaś super mocna, ale tutaj zwróćcie uwagę, naprawdę pięknie rozegrał tutaj generał armeński tą bitwę, no i wygrał. Zablokował jazdę tesalską i potem szarże na tyły piechoty Epiru umożliwiły mu po prostu zwycięstwo. Tutaj jeszcze to tak trochę niepewnie wygląda w centrum, ale ci procarze tutaj myślę, że zrobią różnicę. To jeszcze jest 10 ludzi kapadockiej, co to prawda sporo tych tureosów. No trzeba tą tesalską zabić, panowie, bo tutaj się zrobi gorąco. Nie wiem, czy ci procarze amunicję, może nie mają amunicji. To są wschodni łucznicy. No kurczę, powiem wam, złamią się ci te tureosi. Musi teraz uważać raz Armeńczyk, żeby nie stracić generała. 27 ludzi. O kurde. Ach, dojechał tutaj jeszcze tesalska kawaleria, też 220, piękny wynik, ale straci tu generała Armeńczyk, a powinien tutaj szarżować na tych toreosów, a nie walczyć z nimi w zwarciu. No to teraz ich wycofuje i słusznie. No udało się wykosić tą tesalską kawalerię w końcu, ale tak naprawdę zrobiła robotę i tą jedną szarżą te oddziały też, ten oddział procarzy też uciekł przez tą szarżę. Tak, chociaż nie, pewnie schował się tu w lesie. Przepraszam, bo tu mamy, widzimy wszystko z perspektywy Epiru, więc ta jednostka się po prostu tu schowała. No nie wiem, jak się to skończy, powiem szczerze teraz. Ja bym chyba tutaj połączył ostrzał z szarżami równoczesnymi, bo ten oddział jest ustawiony teraz tyłem i prosi się o tutaj o szybką szarżę, taką bez straty nawet, tylko po to, żeby złamać morale tym, albo po prostu zmusić ich do tego, żeby oni się ustawili w czworobok i ten ostrzał tych procarzy był skuteczniejszy tutaj i skupiłbym się na jednym oddziale, bo wydaje mi się, że tutaj może też zadziałać chain rout tak zwany, czyli jeśli jedna jednostka ucieknie, to może to wpłynąć na drugą i wtedy uciekną dwie i tak naprawdę bez bitwy tutaj wygrać mógłby Armeńczyk. No ale dobra, zobaczmy sobie tutaj szarżę kawalerii markowaną tylko i słusznie. Trzeba wykorzystać tych procarzy na maksa. 360 generał nabił. No, po prostu rewelacyjny wynik. 42 ludzi teraz. No i właśnie, i teraz przydałaby się szarża na plecy tego oddziału, a tym oddziałem na ten Tureos, na ten drugi oddział Tureosów i wydaje mi się, że te oddziały wtedy szybko by się złamały. Ten jeszcze ma spore molary, 61, ale ten już tylko 55. No i teraz przejechać tym oddziałem powinien tutaj, na drugą stronę tej skupy, zbitej masy. 19 ludzi w oddziale generała, tutaj Kapadowska ma 23 ludzi i teraz szarżować, jak te oddziały się chwieją, właśnie ustabilizują się, bitwa będzie trwała jeszcze dłużej. Przyspieszmy sobie to troszkę.
Chociaż wydaje mi się, że to już ostatnia szarża w tym momencie. 41 ludzi, tu 19. No nie ma szans na to, żeby Epir to wygrał. Myślę, że spokojnie sama ta kawaleria by rozniosła te oddziały Tureosów. Tam jeszcze w lesie się chowa trochę paru procarzy, wydaje mi się. No właśnie, i ładnie teraz szarża. Za szarżą. Też dziwnie się trzyma ten oddział. Ja bym najpierw rzucił procarzy, żeby związać walką te oddział, przynajmniej jeden Tureos, potem zaatakować go od tyłu, ale tak mi się wydaje, że teraz, że to już po bitwie, no właśnie. I ten oddział też ucieka. I zwycięstwo Armenii w pierwszej bitwie. Zaraz sobie zobaczymy, bo nie pamiętam, kto grał Armenią. Adi wygrał. No rewelacyjny wynik, bardzo ładnie, to bardzo lubię azackich rycerzy, niedoceniany oddział, ale naprawdę można nim zrobić cuda, jak tutaj zresztą widzicie, przyzwoicie też tu dwa oddziały procarzy i kartliscy, no trzy oddziały naprawdę bardzo fajnie, te oddziały toporników też nieźle. No i widzicie, no całkiem w walce kartliscy i topornicy z samnickimi się ładnie tutaj sprawują. No to myślałem, że troszeczkę samobójczy pewnie to był ten oddział, który tutaj atakował tych pikinierów, ale może i to nie było złe. No tu oddział tesalskiej kawalerii zabił 0, nie wiem o co tu chodzi, że ten oddział tak dziwnie tutaj się zachował. No ale dobra, przejdźmy sobie do drugiej bitwy, zobaczymy jak sobie chłopaki poradzą z zamienionymi frakcjami.